Radio Wnet, www.wnet.fm. I teraz wielkie święto na antenie Radia Wnet. Przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Otwieramy 11 tom historii Polski, bo w 11 tomie będzie historia naszych czasów. Mam nadzieję, że ten 11 tom, właściwie to nie wiadomo, kiedy go będzie można napisać i czym będzie można go zakończyć. Czym się skończy 11 tom, panie profesorze? No, mam nadzieję, że zaproszeniem tego witali jakby najważniejsze wydaje mi się w tym opowiadaniu o polskiej historii przekonanie, że jesteśmy jej częścią i jesteśmy ogniwkiem w łańcuchu pokoleń, które tak wiele ma do zawdzięczenia tym, którzy byli przed nami. W związku z tym powinno to nasze ogniwko próbować świadomie przedłużyć to trwanie polskości, wzbogacać się i przekazywać dalej, tak żeby potem ktoś mógł napisać kolejnych 11 tomów. Taką mamy nadzieję, że te przyszłe pokolenia będą pisać historię Polski, ale na pewno będzie rozdział w tym 11 tomie pod tytułem Dobra Zmiana. 24 maja to jest prawie albo nawet dokładnie rocznica wyborów prezydenckich. Dobrze pamiętam, panie profesorze? Wydaje mi się, że tak. Dokładnej daty nie pamiętam, ale to był koniec maja na pewno. Czyli właściwie możemy popatrzeć i przypatrzeć się dobrej zmianie, która wydaje się być na jakimś zakręcie. Czy takie ma pan profesor wrażenie? No nie wiem, czy taka wiarzu jest tutaj zastosowanie. W polityce co chwilę są takie właśnie wiraże, zakręty. Długa prosta, na której nic się nie dzieje, to jest tylko złudzenie optyczne. Myślę, że po prostu widzimy, iż przed wyborami samorządowymi potrzebna jest jakby dodatkowa mobilizacja, nie usypianie, nie przekonanie, że już wszystko udało się zwłaszcza. I mamy teraz poczucie, że jest jakiś właśnie zakręt, że nie wszystko układa się, że pewnie jakbyśmy chcieli, to powinno nas to tylko mobilizować do tego, żeby właśnie teraz wykonać ten decydujący krok, by dobra zmiana mogła się naprawdę zakorzenić, bo bez życia w wyborach samorządowych to ta dobra zmiana pozostanie bardzo krótka. Czyli te wybory samorządowe, które są przed nami, są bardzo ważne z punktu widzenia dobrej zmiany. No myślę, że są kluczowe. Bardzo ubolewałem 4 lata temu, kiedy miałem wrażenie, że jakby bez wiary w zwycięstwo, powiedzmy to tak najdelikatniej, Prawo i Sprawiedliwość podchodziło do poprzednich wyborów samorządowych. Widziałem wybór kandydatów, którzy nie bardzo nawet udawali, że chcą walczyć, a już nawet w ogóle nie udawali, że myślą o zwycięstwie w większych miastach. Dzisiaj jest inaczej i to budzi moją nadzieję. I patrząc na kandydatkę w Krakowie, moim rodzinnym, panią Wasserman, i patrząc oczywiście na kandydata warszawskiego, pana Patryka Jakiego, i miałem okazję niedawno rozmawiać z kandydatem gdańskim, panem Kasprem Płaszyńskim, który zrobił na mnie niezwykle świetne wrażenie. Właśnie to są ludzie, którzy wyraźnie chcą wygrać i moim zdaniem przynoszą kolejne oblicze dobrej zmiany. Młode pokolenie wchodzi. Młodość nie zawsze oznacza dobrą zmianę, ale jeżeli młodość połączona jest z gotowością naprawdę służby dobru wspólnemu i jest zakorzeniona w tej polskości, od której zaczęliśmy, tej historycznej polskości, w przekonaniu, że właśnie mamy jakieś zadanie do wykonania, ważne zadanie, to jest ogromna szansa też z pewnej rutyny, z tego kręgu, który czasem się nazywa zakonem PC, gdzie są ludzie bardzo zasłużeni, ale po 20-30 latach kariery politycznej może warto rzeczywiście ustąpić miejsca młodszemu pokoleniu i ogromnie się cieszę, że takie twarze, takie postaci będą prowadziły te kampanie. Kampanie, która to są nasze sprawy wewnętrzne, w coraz bardziej skomplikowanym i niebezpiecznym otoczeniu zewnętrznym.
na pewno wydaje mi się raczej, że po prostu bardziej sobie uświadamiamy, jak te komplikacje wyglądają, aniżeli, że te komplikacje pojawiły się teraz dopiero. Przecież to, że współzależność między naszym bezpieczeństwem od strony wschodniej granicy a dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi występuje i jest jednocześnie cały czas wykorzystywana przez tych w Stanach Zjednoczonych, którzy chcą wygrać na tej zależności swoje interesy, no nie jest rzeczą nową. Nie odkrywamy jej właściwie teraz. Niektórzy dopiero teraz na to oczy otwierają, ale przecież ustawa 447, którą tak świetnie, wnikliwie, dokładnie, a przede wszystkim źródłowo przedstawił miesięcznik Wnet w maju, jest odzwierciedleniem stałego dążenia części środowisk żydowskich, by krótko mówiąc, wyciągnąć pieniądze z Polski na swoje dalsze funkcjonowanie. Właśnie w takim kontekście, że oto Polska potrzebuje dobrej współpracy z Ameryką. No i z drugiej strony widzę reakcję najgłupszą z możliwych, a właściwie bardzo podejrzaną z mojego punktu widzenia, taką, z jaką zetknąłem się choćby w najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy, bardzo pod wieloma względami cenionego przeze mnie, gdzie pan, który systematycznie występuje jako przedstawiciel racji Władimira Putina, na łamach tego tygodnika, wyraźnie sugeruje, że Ameryka jest naszym śmiertelnym wrogiem, innych przyjaciół nie mamy. Zgadzam się, przyjaciół w polityce nie ma, ale mamy siły polityczne, militarne, z którymi musimy współpracować, jeżeli chcemy utrwalać bezpieczeństwo swojego państwa. No ale wniosek z tego artykułu opublikowanego właśnie w tego tygodniowym Do Rzeczy jest taki, że jedynym naszym dobrym sojusznikiem może być stary, sprawdzony Władimir Władimirowicz na wschodzie. To właśnie jest istota sytuacji geopolitycznej Polski, która nie została teraz odkryta. Jeżeli chcemy być bezpieczni od realnego militarnego zagrożenia, które wciąż istnieje za naszą wschodnią granicą, to nie możemy frontalnie atakować wszystkich naszych potencjalnych partnerów, nie przyjaciół, bo przyjaciół rzeczywiście w polityce międzynarodowej nie mamy, ale potencjalnych partnerów mamy i musimy mieć, jeżeli chcemy przetrwać, bo z całym światem wojny prowadzić nie możemy. Ta polityka proamerykańska trochę się komplikuje po tym, jak prezydent Donald Trump nie przedłużył porozumienia z Iranem. Widzimy wyraźnie odpływający od Ameryki kontynent i tym kontynentem jest Unia Europejska i Europa. Myślę, że prezydent Trump to jest akurat wielka szansa dla Polski, także w tej decyzji związanej z Iranem, ponieważ Trump odsłania kolejne, jeżeli można tak powiedzieć, takie parawaniki, zasłonki, którymi politycznie poprawni funkcjonariusze Unii Europejskiej czy funkcjonariusze politycznej poprawności w Stanach Zjednoczonych, tacy jak jego poprzednik Barack Obama, usiłowali zasłonić realne problemy. Otóż nie, porozumienie deaktywacyjne z program nuklearny. Gdzieś ucieka głos pana profesora. Nie wiem, czy dlatego, że pan profesor chodzi po mieszkaniu, czy z jakiegoś innego powodu. Teraz słychać lepiej. Teraz jeszcze nie. Trzeba kawałek, 3 kroki w lewo albo w prawo, żeby była dobra jakość połączenia. Bo przez... Tak. Teraz jest... Teraz... Dobrze, przepraszam. Mówiłem o tym, że wydaje mi się, że różne decyzje Trumpa, które wydają się zaskakiwać obrońców politycznej prawności, w istocie tylko odsłaniają czy rozbijają cienkie parawaniki, którymi ci funkcjonariusze politycznej poprawności z Unii Europejskiej czy poprzednik Donalda Trumpa, Barack Obama, usiłowali zasłonić realne problemy. Nie, porozumienie denuklearyzacyjne z Iranem było fikcją. Fikcją, która pozwoliła w istocie Iranowi wzmocnić bardzo swój potencjał militarny.
I jednocześnie reakcja takich funkcjonariuszy Unii Europejskiej jak pan Donald Tusk, no człowiek, który naprawdę kompromituje się na tym stanowisku no niemal każdą swoją wypowiedzią, a już w szczególności otwartymi kpinami i szyderstwem z przywódcy największego mocarstwa świata. Przypomnę tweet Donalda Tuska, że wystarczy w polityce światowej miejsce dla jednego Donalda, czyli dla niego, prawda? No ego, powiedziałbym, porównywalne chyba tylko z ego samego Donalda Trumpa rzeczywiście i Lecha Wałęsy. No a teraz jego kolejne tweety, które informują o tym, że no, Ameryka jest takim naszym przyjacielem naszym, czyli Europy, od którego chroni nas Panie Boże, prawda? Niezależnie od tego, co kto sobie myśli, tego rodzaju deklaracje w ustach polityka, który ma koordynować spotkania przywódców Unii Europejskiej, no świadczą no, jak najgorzej o zdolnościach dyplomatycznych i o jakiejkolwiek no, zdolności myślenia w kategoriach geopolitycznych ze strony tego człowieka. Europa bez związków transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi będzie zerem w XXI wieku. I każdy trzeźwo myślący człowiek musi sobie z tego zdawać sprawę. I może taki będzie los Europy, patrząc na to, co się dzieje i w jaki sposób się załatwia sprawy europejskie. Wiceminister spraw zagranicznych, który był gościem Poranka Wnet wczoraj, powiedział, że to, że Ameryka wprowadza sankcje przeciwko Iranowi, nie zmienia z polskiej strategii, polskiej obecności w Iranie. W Iranie są obecne polskie firmy, między innymi PGNiG. Czy to jest pana zdaniem dobra decyzja? No, myślę, że nikt nie deklaruje w tym momencie wojny z Iranem, ani też Iran nie deklaruje otwarcie wojny z Polską czy z innymi krajami Unii Europejskiej, a więc prowadzenie interesów zgodnych po prostu z naszym, mówiąc dosłownie, interesem gospodarczym jest jak najbardziej możliwe. Natomiast zupełnie inną odpowiedzialność, właśnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo świata w dłuższej perspektywie, ma największe mocarstwo militarne świata, czyli Stany Zjednoczone. I dlatego no, nie musimy jakby przykładać tej samej miary do decyzji prezydenta amerykańskiego i naszych decyzji gospodarczych, które wiążą się ze średnio- i krótkoterminowymi interesami gospodarczymi naszych spółek. Zwracam tylko uwagę na to, że Trump nie dokonuje żadnej rewolucji w rzeczywistości, tylko przywraca politykę rzeczywistości, rzeczywistym problemom. No tak jak inną odsłoną tego jest próba załatwienia innego problemu na Dalekim Wschodzie, a mianowicie konfliktów, które wywołuje Korea Północna, właśnie przez twarde powiedzenie, że albo wojna z dyktatorem Korei Północnej, albo też ugnie się on pod taką presją i rozpocznie rzeczywiście demontaż swojego zbrodniczego systemu. Pierwszy Trump postawił sprawę tak ostro. Jeśli uda mu się w tej sprawie uzyskać sukces, to pokaże, że tego rodzaju właśnie polityka jest polityka realistyczna, jest jedynie, no można tak powiedzieć, skuteczną polityką. A nie obawia się pan profesor, że za tą fasadą, czyli pod spodem, gdzieś jest jakaś ukryty związek? O tym piszą amerykańskie media, oczywiście te nieprzychylne Trumpowi, ale ten związek między tym, który rządzi na Kremlu, a tym, który rządzi w Białym Domu. No, myślę, że już tyle w ciągu tych kilkunastu miesięcy, jakie upłynęło od zaprzysiężenia prezydenta Trumpa, rzeczywistych zdarzeń, zjawisk w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją ujawniło się, że mówienie o tym spisku rzekomym łączącym Putina z Trumpem jest już tak potworną brednią, jak, no przypomnę, w Polsce też przecież pisze się, że Jarosław Kaczyński jest agentem Putina, że Polska realizuje politykę napisaną na Kremlu.
No, można mówić dzisiaj wszystko, ale mówić w sposób związany z rzeczywistością nie da się ani chwili dłużej, że Donald Trump jest jakąś marionetką w rękach Putina. Akurat zakładałem od początku, jeszcze kiedy trwały wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy już ta interpretacja, że tak powiem, czy raczej manipulacja była bardzo głośna, czyniąca z Trumpa narzędzie polityki Putina, że tego rodzaju sugestia jest absurdalna właśnie z tego powodu, że Donald Trump jest bardzo silną osobowością, no albo powiedzmy inaczej, ma bardzo potężne ego i próba zredukowania tej osobowości, tego ego do dodatku, do równie silnego ego i osobowości, a raczej pewnego rodzaju struktury KGB, która stoi za tą osobowością i za tym ego Władimira Putina, no musi się kończyć błyskawicznie niepowodzeniem. Donald Trump nie chce być niczyją marionetką i tak też pojmuje, dał tego dowód wielokrotnie, pozycję Ameryki. Ameryka nie może być narzędziem, nie może być rozgrywana przez jakiekolwiek zewnętrzne mocarstwo. Ale może być rozgrywana przez wewnętrzne mocarstwo. Dużo się mówi o wpływie lobby żydowskiego na politykę Donalda Trumpa. Myślę, że to jest dokładnie ten sam, albo w każdym razie bardzo podobny mechanizm. Oczywiście Donald Trump, tak jak no niemal wszyscy jego poprzednicy już od jakichś 50 lat, jest wrażliwy na liczną siłę lobby żydowskiego, bardzo wpływowego w polityce amerykańskiej, ale centrum tego lobby nie jest Biały Dom. Z całą pewnością, mimo podkreślanych tak często związków rodzinnych Donalda Trumpa, znaczy zięć związany na pewno z tym, że lobby żydowskim, ale centrum wpływów tego lobby jest Izba Reprezentantów, jest Kongres Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump reaguje na każdą próbę podporządkowania go czyjejś grze jako upokorzenie, osobiste upokorzenie. Dlatego powtarzam, tak samo jak nie wierzyłem w to, że Donald Trump będzie marionetką, za sznurki której pociąga Władimir Putin, tak samo nie wierzę absolutnie w scenariusz, w którym Donald Trump jest marionetką, za sznurki której pociąga lobby żydowskie. Oczywiście Donald Trump z powodów taktycznych, wewnątrzpolitycznych amerykańskich nie będzie otwierał kolejnego frontu wojny w związku z ustawą 447, właśnie z wpływowym lobby żydowskim, ale no, po czynach rozpoznamy to, jakie konsekwencje ma ta ustawa dla na przykład naszego bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście pójdzie za tym wycofanie wojsk amerykańskich z Polski, czy pójdzie jakieś poniżanie Polski na arenie międzynarodowej, brak spotkań z prezydentem Dudą. Otóż moja hipotetyczna w tej chwili odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nic takiego nie nastąpi. Ameryka będzie nadal realizowała strategię umacniania swojej obecności militarnej tutaj w Polsce dla odstraszania Putina. A o to nam chodzi w samej rzeczy, w istocie. Ameryka będzie także nadal realizowała strategię polityczną zgodną ze swoim i z naszym interesem, polegającą na tym, by umacniać region nazwany przez prezydenta Dudę Trójmorzem. Mówił o tym no właśnie ponownie prezydent Trump dosłownie w ostatnich dniach, dając dowód realistycznemu zainteresowaniu naszym regionem, który po prostu jest potrzebny Ameryce jako no jeden z punktów przyłożenia potęgi amerykańskiej do tego, by Ameryka w XXI wieku nie stała się tylko izolowaną wysepką na oceanie świata, oddając Eurazję w ręce coraz mocniejszych mocarstw, takich jak Chiny, Rosja i będące już tylko przydatkiem do nich krajki Europy Zachodniej. Takie antytrumpowy sposób myślenia w Porankach Wnet. Nawet dziś będzie gościem o godzinie 9:30. Reprezentuje pana student, dr Paweł Zyzak. No nie,
nie próbuje krępować swobody naukowej czy intelektualnej żadnego z moich uczniów, a już zwłaszcza uczniów, którzy dorośli, którzy idą swoją własną drogą. Na pewno z zainteresowaniem wysłucham tego, co pan Paweł będzie miał do powiedzenia na temat polityki Trumpa. A czy pan profesor widział zaprzysiężenie prezydenta Putina, całą ceremonię, którą można zobaczyć, było można na żywo w telewizji rosyjskiej, ale jest w internecie? Nie, dlatego że scenariusz tej ceremonii jest w zasadzie ustalony, a ponieważ nie jest to, jak wiemy, pierwsze zaprzysiężenie prezydenta Putina, więc cały ten imperialno-wielkoruski splendor znam na pamięć i nie czuję się w potrzebie utrwalać sobie tej całej ceremonii. Myśli pan, że Mistrzostwa Świata, ale było, bo była kamera, która towarzyszyła prezydentowi Putinowi, jak wychodził ze swojego gabinetu, jak szedł korytarzami Kremla, jak napięcie w tych salach wielkich, imperialnych, kremlowskich rosło, wszyscy czekali, potem była cisza, potem była jedna sala pełna ludzi, druga, trzecia, elity rosyjskie oczywiście stawiły się w komplecie, to imperium robi wrażenie i być może zrobi wrażenie propagandowe na wszystkich uczestnikach Mistrzostw Świata i na tej rzeszy kibiców i mediów, które do Rosji za chwilę przyjadą. Ja bym bardzo chciał, żeby Mistrzostwa Świata udały się jak najbardziej, dlatego że lubię piłkę nożną, ale także dlatego, że uważam, że jak długo Putin jest prezydentem, tak długo radykalna zmiana w stosunku między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy częścią krajów, ważną częścią krajów Unii Europejskiej a Rosją, na szczęście nie wchodzi w grę. To znaczy Putin jest w tej chwili, jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, najbardziej bezpiecznym dla nas przywódcą Rosji, ponieważ alternatywa, czyli pan Aleksiej Nawalny, jest jeszcze bardziej nacjonalistyczna i agresywna, a jednocześnie jakakolwiek zmiana na Kremlu obudzi starą, można tak powiedzieć, i niesłychanie złudną myśl na Zachodzie, że oto nowy władca Kremla będzie znowu liberalny, upodobni Rosję do Zachodu i że można poświęcić na ołtarzu przywracania dobrych, znakomitych stosunków z Rosją całą Europę Środkowo-Wschodnią. Można znów zapomnieć o tym, że jest cokolwiek między Niemcami a Rosją. Dzisiaj na szczęście tak nie jest. Putin tyle zrobił, ile zrobił. Najazd na Krym, najazd na Gruzję, wojna w Donbasie, cały szereg zamachów z ostatnim zamachem na Skripala, który przypomina o tym, że nie jest partnerem, z którym można udawać, że stosunki z Rosją są czymś normalnym, co pozwala przymykać całkowicie oczy na drapieżny, agresywny charakter imperializmu tego państwa. I z tego powodu sądzę, Mistrzostwa Świata niczego nie zmienią, bo wciąż gospodarzem tych mistrzostw będzie człowiek, z którym nie da się prowadzić polityki, udając, że wszystko jest w porządku. A więc spróbujmy oddzielić jakby sport, który będzie tam się toczył, od całej otoczki propagandowej, który będzie próbował nadać temu wydarzeniu Władimir Putin, ale pilnujmy się, bo wielkie wydarzenia sportowe, jak już wiemy, Władimir Putin wykorzystywał do kolejnych aktów agresji. I tak właśnie patrzy na to dzisiaj świat, zastanawia się, gdzie teraz uderzy Putin, skoro w 2008 roku w czasie igrzysk w Pekinie uderzył na Gruzję, teraz bezpośrednio po zorganizowanych w Rosji igrzyskach olimpijskich zimowych w Soczi uderzył na Ukrainę. No więc prasa światowa już teraz z góry jakby zastanawia się, gdzie może uderzyć Putin w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A to oznacza, że jesteśmy świadomi potencjalnego zagrożenia. I zawsze wolę, kiedy jesteśmy świadomi potencjalnego zagrożenia,
niż taką sytuację, niż taką, w której jesteśmy kompletnie zaskakiwani i uważamy, że Władimir Putin, czy też Rosja imperialna jest znakomitym naszym sojusznikiem, jest znakomitym oparciem dla naszych nadziei na nowy, lepszy świat. Niestety tak nie jest i Mistrzostwa Świata na pewno nie zmienią tego wrażenia. Dokładnie 3 lata temu wybraliśmy prezydenta Andrzeja Dudę. To był 24 maja 2015 rok. Nie będę prosił teraz pana profesora o podsumowanie tej prezydentury, bo to jest rozmowa na kolejne 30 minut, ale prośbę, mam nadzieję, że kiedyś zasłużymy, bo jutro będzie Radio Wnet obchodzić swoje 9. urodziny i mam nadzieję, że kiedyś, jak już będzie powstawał ten 11 tom, zasłużymy na jedno zdanie w historii Polski, którą pan profesor pisze. Bardzo dziękuję za żart. Mam nadzieję, że dożyję tego 11 tomu, a Radiu Wnet życzę oczywiście 100 lat. Bardzo też dziękuję za to, że pan profesor pochyla się nad Kurierem Wnet, bo uważamy, że to jest ciekawa gazeta. To jest najlepsze pismo w Polsce obok tygodnika Gość Niedzielny, tak uważam. Bardzo dziękuję za te słowa. Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego. Radio Wnet, www.wnet.fm.